Bizancjum! Nie to! Zagramy tym Bizancjum, znacznie ciekawszym, na modyfikacji Antebellum Legacy of Seljuk. Dla tych, co nie wiedzą... Tak, ona jeszcze nie wie! Antebellum to alternatywa historyczna, w której Europa wygląda troszeczkę inaczej. Francja ma żółty kolor, Imperium Osmańskie nigdy nie powstało, mimo to poznajemy alternatywną historię rodu osmańskiego. Jak i wiara słowiańska nie została do końca wypleniona. Poprzednio twórca moda zmienił Daleki Wschód, a teraz zamieszał trochę na Bliskim Wschodzie. Dzięki uprzejmości Parmeliona mam wcześniejszy dostęp i mogę wam pokazać co nieco z nadchodzącego update'u. Nie no, wyjebisty start już na początku, zanim odpauzujemy grę. Zobaczcie, 11 listopada 44 już mamy kryzys. I w sumie dużo tekstu do czytania. Uderzyło nas po stabilności i dostaliśmy trochę korupcji. Nasza pozycja nie jest wesoła, jesteśmy tuż po wojnie domowej, w wyniku której rozdzieliliśmy się na Bizancjum oraz Nicę i jeszcze nie możemy od nich żądać naszych włości. Na północy mamy Imperium Zła. Bułgarię! Która wykorzystuje naszą słabość i może nam sprzedać kosę w plecy w dowolnym momencie. Sama Anatolia jest podzielona pomiędzy prawosławne, sunnickie kraje. O, oraz mamy tutaj nawet Koptów. Na południe od nas mamy Jeruzalem, ale co gorsza, Nizaridów. Czyli taki Osman, tylko że na sterydach. Mamy bardzo, ale to bardzo mocno rozbudowane drzewko misji. Bardzo dużo rzeczy jest tutaj do zrobienia. Nie wszystkie toczą się o podboje i tak dalej. Bo na przykład pierwsze 5 misji powoduje, że właśnie zakończa się kryzys obecnie nam panujący oraz odpala się coś takiego jak Phoenix Rises Event. Poznajemy historię Osmana oraz co najlepsze, ulepszamy po taniości bardzo potężny monument. Znajduje się w Konstantynopolu i ma fajne bonusy. Bardzo ciekawa misja na stworzenie królowej miast. Unikalne podejście mamy w tej misji. Zobaczcie, wpływa ona na nasze idee narodowe, boostując je. Tak, tu będzie 20% Core Creation Cost. Na koniec niszczymy fałszywe Święte Cesarstwo Rzymskie i otwarzamy nasze własne imperium przy jednoczesnym zażegnaniu schizmy i uczynienia prawosławia dominującą religią. Możemy też odtworzyć Imperium Rzymskie wcześniej. Idee bizantyjskie zostały zmienione w stosunku do tego, co mamy w podstawowej wersji gry. Mnóstwo dobrych bonusów, żeby być jeszcze silniejszym. Jeżeli idzie o naszą armię, mamy jej trochę za dużo, przez co nasza ekonomia na starcie rozgrywki, jakby to powiedzieć, nie istnieje. No w sumie możemy zastosować pro-taktykę i rzeczywiście skasować forty, bo ich mamy raz, dwa, trzy, cztery forty. Oh my god, ile tych fortów tu zrobili? Z tego co widzę, możemy za darmo wciągnąć Epirus, co jest super. Chyba na tej modyfikacji dodali teraz nowe rzeczy era, których nie było na patchu 1.5. I tutaj jest coś takiego jak Great Moravia mi z wejścia agresywnej ekspansji. Core Creation Cost dla jakiegoś Liao i czegoś tam. Ale dla Wendish Renaissance ja tego nie wybaczę. Dopiero co zrobiłem tymi nacjami grę. I teraz dostaję minus 20 szoka, więc będę miał powód, żeby nagrać jeszcze raz odcinek. Co to ma być? Ile Bułgaria ma wojska? A co to za osmańska kompania w estate'ach? Tak, dobrze widzicie, darmowe pieniądze, zerowy interest. Zobaczcie mapkę monumentów, ile tutaj jest nowych monumentów pododawanych, których nie ma na wersji 1.5 i których nie ma na wanilce. Jest tego bardzo dużo, ale to myślę, że w ramach kampanii będziemy sobie patrzyli. Ten jest na przykład fajny, ale niestety tylko dla Pogan. Na pewno lecimy sojusz z Sycylią. Skoro jest do wzięcia, to jest za duże państwo, żeby go nie brać. I myślę, że możemy też dla bezpieczeństwa wziąć tutaj sojusz z tym Alka coś tam. Aha! Ja mam takie modyfikatory! Nie zauważyłem tego wcześniej. I dopiero te misje zdejmują te modyfikatory? Oh my god! Rozdajmy patriarchat od razu. Bonusy za to są takie same, ale na tej modyfikacji są nowe mega OP ikonki. A, bo to jest dla nas Torian. Oh my god, ale się zawiodłem teraz wewnętrznie. Gdzie? Aha, ta religia jest dopiero tutaj. Tutaj jest tylko jakiś błąd, chyba możemy wypuścić Ahe i More. A mamy też Kory Aten.
których nie mogę wypuścić. Jest Achea, Morea, ale Aten nie ma, nie wiem czemu. I w sumie dużo wrogów mamy. Bułgarię, Serbię, Nice. Co ciekawe, jest ta bułgarska misja, która wymaga, żeby Bizancjum i Serbia miały ze sobą sojusz, czyli już jej nie wykonają. Koniecznie wysyłamy na misję Hunt Pirates naszą flotę, bo obok mamy mimo wszystko naszych przyjaciół z Rodos, a oni wciąż mogą rajdować wybrzeża. Czemu ja mam tyle dewastacji? Czy już mi spiracili? Why? Give me some money. Ja naprawdę nigdy nie ogarnę, gdzie są jakieś morza. Sea Marmara, gdzie to jest? Dyplomatyczne darmowe punkty! Fajnie jest mieć taki dwór. Dużo czytania. Aha! Nie no, nie stać nas, po co nam pomoc w tym, nie? Viktor Orban broni Rzymu. What the fuck? Czemu to jest Viktor Orban? Nie no, wszyscy wiemy, że mury trzeba niszczyć. Janczarzy! Nasi Griegierska! Mam Skanderberga? Nie no, to jest zbyt OP, żeby nie brać tego generała. Takie eventy to ja bardzo lubię. Ej, to wiemy, gdzie jest Osman. Zajmuje się handlem. Ktoś się zbliża do naszej granicy. Czas ustanowić naszych rywali. Bułgaria. Nie wiem kogo. Serbię? Czas na wojnę z Nicae. I chyba mój dwór za dobrze tego nie ogarnął. Gdzie jest moja flota? Halo! Ukradli mi flotę! Zaryzykujmy, najwyżej będziemy uciekali. Mamy Barejdża. O, mamy Barejdża! Gdzie są moje najemnice, jak ich potrzeba? Bot mi daje darmowego Sitchnika, no po prostu. Jest! Nope! Osman, daj mi pieniądze! Zazwyczaj inaczej biorę pieniądze do Osmana, ale tym razem w ten sposób to zrobimy. Ej! Ja, moje jednostki inaczej wyglądają! Wow! Wjebiste! Pogu, patrzcie, kurde! Ej, ja dużo Army Tradition dostaję. Szkoda, że będę musiał brać tą misję, bo niechętnie bym ją brał. Dobra, spróbujmy wyjąć ten kraj z wojny. Don't run! Nie uciekajcie! Po prostu chcę tam na stack wipe'a walnąć. Dajcie, daj. Jest! Stack wipe, wyjebiście. Ty, walony kretynie, Lukasie, po prostu ostatni kretyn ze mnie. Toczysz ciężką wojnę. Nie powiedziałem tego, nie macie na to dowodu. Zobaczcie, tutaj są kultury pozmieniane. No wszystko w zasadzie można podbijać i pozostałych to praktycznie nic nie obchodzi. No dobra, Egipt obchodzi. Bul. Kto potrzebuje generała, żeby wygrać bitwę? Czyżby to był koniec armii Nicei? Dziękuję! Rediscover of Classical Works. 3 punkty innowacyjności za free. Jakby co, to wydarzenie rozpoczyna nam ścieżkę ze spełnienia renesansu w naszej stolicy, no tylko będziemy mieli trochę buntów. Teodora przybyło! Why you bully me? Nie płacimy haraczu. Nicea zdobyta! Yeah! Qui pro quo. To coś znaczyło, mądrego. We will attempt to sell province of Hio and Lesbos. Co? Nie, no w życiu mojej prowincji nie sprzedam. Tłumić bunty! Totalnie zapomniałem o tym, że mamy przecież tego debuffa. 30 force limit. Głupi Lukas! Głupi Lukas! To powoduje, że nagle... Niech się przeliczy wszystko? O, nic się nie zmieniło. Bo zapomniałem, że to się teraz przelicza na bieżąco. Inwazja na Rodos! Renesans u nas! Ej, to mi pomoże. Ostatnio tak bawiłem ekonomią, że non-topper korupcję zwiększam albo zmniejszam nasze wydatki na cokolwiek. Czekajcie, forty mamy włączone, więc możemy jeszcze je obniżyć. Musimy jak najszybciej zbić korupcję, inaczej misji nie klikniemy. Dewastację możemy obniżyć dewując, budując fort w okolicy i ona wtedy spada szybciej. I chyba tyle, nie? Oh my god! I wy widzicie? Ja naprawdę nie muszę skamować! Na takiego władcę 2-1-3, no to czujesz szczęście, że ci się taka dziedzicka zrobiła. Tfu, miałem sojusz z Republiką. Łohoj, jakie to złe. Weźmy z Magajarami. Jej, lecimy w ten system. Mehmet został kupcem. Czujecie, jak tutaj się historia inaczej potoczyła? Być kupcem, sprzedawać rzepę, zamiast mieć potężne Imperium Osmańskie i cały harem dla siebie. Jakie to jest smutne! Aż mi łezka poleciała w tym momencie. Mamy to! Ba. Pieniążki lecą w dół. Ej, wiecie co? Lecimy z Osmana. Aż się boję, co będzie za Eir? Co będzie? No nie mógł być dobry, no. Mamy nową następczynię tronu. Dobra, klikamy edykt na instytucję. A nie, no co to ma być? Inaczej się to nie może skończyć. Wyślijmy nasze legiony. O, mam przejście. Coś jeszcze, gro, coś jeszcze. Rej, wracaj, zniszcz to do końca. To jeszcze żyje. To się rusza. Ale Eryk jest beznadziejny w obleganiu. Dobra, Wery leci.
Wow, jak to wygląda? Koniec wojny domowej. Wszystko moje. Prosperity w Tracji. Czekajcie, Tracja to jest gdzie? Tutaj. Okej. Ale że co? Ale jak? Coś tu jest nie tak. Zdecydowanie. Proszę państwa. Mamy to. Nie mamy tego. Pieniądze przejebałem. Idiota. Znowu dużo tekstu. I dużo fajnych rzeczy. Tylko, że nasza Patrycja Wielka dużo nie skorzysta na tym pierwszym wyborze. Fuj! Rod Komnenos wchodzi... O! Przeczytałem! Komnenos! Jej! Rzymski renesans, jak najbardziej. Po taniości Nike, Pcheros, obo nie, ja tych greckich nie czytam. Czas odbić ser. Uuu! Jak miło! Możemy stworzyć rzymskie imperium. Tylko, że jak tak zobaczycie, to wymaga to połowy normalnych prowincji. Jeszcze go nie tworzyłem, nawet na konsoli, bo mi się nie chciało. Ale to wygląda ciekawie. Co padnie pierwsze? Ich stolica? Czy moja forteca? 310 dni i padło! Dobra, lecimy stąd. Wasze poświęcenie zostanie zapamiętane. Bitwa o wszystko! Ej, czemu ja to przegrywam? Wygrałem! Mołdawia daje hajsy i dalszą wojnę nam sponsoruje, ale on dostaje bęcki. To jest rzeźnia! Za to powinni mi bana dać na Twitchu, kurde, za tą rzeźnię, jaką im zrobiłem. Nie no, żartuję, nie dawajcie mi bana. Tak, obecnie streamuję na Twitchu, więc jak chcecie zobaczyć, jak robię to na żywo, wpadnijcie na Lukas Hatfu! Ideę, którą tutaj możemy brać, to jest naprawdę szeroki wybór, szczerze mówiąc, na to Bizancjum. Świetne byłyby ekonomiczne połączeniu z ilościowymi, bo mamy bardzo dużo bonusów do manpowera i robilibyśmy jego chore ilości. Administracyjne influence lub dyplomatyczne administracyjne. Mocno też zastanawiałem się nad religijnymi, bo mimo wszystko tych prawosławnych tutaj nie ma za dużo w okolicy. Ale myślę, że mamy na tyle tych claimów, że i roszczeń terytorialnych, że na razie ich nie potrzebujemy. Ponownie bronimy stolicy bułgarskiej. Boże, jakie oni role mają! Nie! Viktor Orban chce opuścić mój dwór! Nie! Lol, dostałem działo i pana z brodą. Piękne bizantyjskie zwycięstwo w wojnie. Kosowo nasze. I nasze złoto jest! Robimy roszczenia terytorialne do naszych sąsiadów i zaraz zobaczymy, kogo ruszymy, kogo nie ruszymy. Biorę gawenik, bo mamy bardzo fajną flagę. Easy wojenka. Małe przetasowanie w sojuszach. Czy myślicie, patrząc na to wojsko, o tym samym co ja? Lecimy, proszę państwa, na odbicie mojej Albanii. W tym momencie cała wenecka armia jest na tej wyspie, gdzie port jest z tej strony. Ej, tylko musimy uważać, żeby nie przeszli na tą stronę. O cholera. Wspólnie wojnę mamy z tymloma krajami. No nie jest ich za dużo jakoś. Bum, 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 bum. Wenecja jest bizantyjska. Raid kompany sobie walnimy tu na razie. Ta Białoruś to była dobra inwestycja, zobaczcie, podbija całą Polskę. I super, mamy to. Morale marynarki. Cypr i Argent Archipelago Area. O, bierzemy. Lecimy z Bułgarami. Dokańczamy działa zniszczenia. Pięknie się nam wszystko koruje. Bulgokotnonos. Cokolwiek to znaczy. Harsh treatment cost. Czy ja chcę ich wasalizować? Czas ruszyć na wschód. Coraz ładniejsze to nasze Bizancjum. Kolejny atak leci na Alkunemugundę. O, idealnie. Ku zachodowi teraz. Excellent. Coraz lepiej to wygląda punktowo. Złota R-ka. It's omen. It's the end of night. Omen, dobra. Armia Chorwacji sama się zaorała. Ja tu miałem flotę. I w momencie, kiedy oni zdobyli Wenecję, flota sobie wypłynęła. Ich uwięziła na Wenecji. Co za wielki patyk. Z dużym patykiem. Znowu przegiąłem. O ja pie... Krym, przygotuj się na nadchodzącą wojnę. To wcale nie tak, że ja chcę, żeby cały Nizarit poszedł do Krymu i oblegał jego kraj. To nie dlatego ich wzywam. Oj, będziemy mogli zaatakować Tekę. Na tej modyfikacji jest to mega, że tutaj są te góry postawione, forty w odpowiednich miejscach i macie najsilniejszą chyba linię obrony w grze. No zobaczcie, całą Anatolię możecie 4 fortami zabezpieczyć. Czemu Krym tego chce? Ja tego nie rozumiem! W międzyczasie doceniamy poświęcenie Krymu. Z kim ja tą wojnę w ogóle mam? Wojna z Nizaridami jakoś dziwnie spokojnie poszła. W zasadzie całe jego wojsko poleciało na Krym i tam je okupowało. Musiałem tylko cofnąć jedną armię i bronić naszych terytoriów, bo przychodziły jakieś mniejsze staki na Bałkany, a tak to dwoma kolejnymi stakami siedziałem i okupowałem główne terytoria Nizaridów. Szczerze mówiąc, miałem więcej tutaj buntów i walk z buntami niż samych starć z Nizaridem, co nie zmienia faktu, że parę stack wipe'ów, jak widzicie, też mu sprzedałem.
Nizaridem. Potem nagle Nizaridowi się odmieniło i cofnął całe armię do siebie, z powrotem do macierzy. No i tutaj już musiałem kilka tych bitew stoczyć i wyjąć pomniejszych sojuszników z wojen do resetowania Trusa. Nizaridzi na tej modyfikacji mają dużo najemników, dużo pieniędzy, no i niestety to powoduje, że musiałem dużo też bitew z tymi pomniejszymi stakami 4-9-tysięcznymi toczyć i niestety nawet mi się z czasem zdarzało właściwie je dosyłać. Przyczółek w Egipcie został ustanowiony. Wypuszczamy jednego wasala, Syrię, dla której troszeczkę będziemy odbijali. Deus Vult! Triumf! Ja! Frankia mnie wezwała do wojny obronnej przeciwko Andaluzji. Wykorzystajmy znowu mojego najfajniejszego sojusznika. Niech stoczą dla nas tą wojnę. Obu wezwę, niech mi to robią. Subjugation Cassius Belli, niech mi ich zajadą. A Mołdawię sam zajadę. O. To jest pomysł. Zjadamy Serbów. Albo i nie. A ktoś tutaj nam Seldżuków zaatakuje. Zjadamy Włoszczyznę. Prawie jak zjadanie Włoszczyzny, ha! Teraz Serbia znikła. O, Nizaridzi przegrywają wojnę z Seldżukami. Jak Zero Favor, ja im ich psychicznie wspomagałem w tej wojnie. Doczekałem się. Dorosłem do tej decyzji. Trzecia armia leci. Sycylia jest nasza. Reset Trusa. Chorwacja leci na wasala, bo ma trochę prowincji. Fuck, to jest Holy Roman Empire! Uwielbiam, jak moi przeciwnicy mi tłumią moje własne bunty. Czas się zemścić za piracenie mojego wybrzeża! Cały misterny plan też w pizdu. Grabież Wenecji? Co? Czy ja właśnie zrównałem z ziemią Wenecję, 80 dewastacji i obniżyłem development? Czy to tak miało działać? To się wcale nie dzieje, ja wcale nie miałem state'ów przez 21 lat odpalonych. Nikt tego nie widzi. Bitwa pod Kairem, bijemy ludzi z Dzidą. Piękne stack wipe, dziękuję. Pozamiatane. Pięknie. Czas na ciężką wojnę z Seldżukami. Okazało się, że jednak nie tak ciężką. I jeszcze dostałem... Oh my god! O nie, a miałem ich zniszczyć. Oni przyjęli władzę w Bizancjum. Tak, dobrze widzicie, mamy tą samą dynastię i jeszcze nie mają dziedzica, no nie. Ale na szczęście, jak widzicie, to na streamie się wszystko dzieje, ja naprawdę nie z tym nie oszukuję. No i jak chcecie zobaczyć dalszą kontynuację tej rozgrywki, będzie ona ogrywana na streamie już w najbliższy piątek o godzinie 16:00. Na ten moment całkiem nieźle zarabiamy, mamy dość potężną armię, rozwiniętą technologię, a idee prezentują się następująco. Nawet jesteśmy najpotężniejszym krajem na świecie. O, a kiedy się to pojawiło? Trudny wybór.